Yo, hej, cześć, siemanko, to ja jestem BZB28, a to jest kolejny odcinek z Forza Horizon 5, gdzie najpierw tuningujemy, a potem testujemy wybrany samochód. Dzisiaj wyjątkowo włoska marka, pewnie wiele z was już się domyśla jaka, no i pewnie też będzie na miniaturce i w tytule, no ale cóż, taki wstęp muszę zrobić, ponieważ mi się podoba. Nie no, tak na serio, to włoska marka Lamborghini. Wydaje mi się, że Elemento mam w garażu i też dzisiaj dla odmiany zamiast festiwalu to się znajdujemy u mnie w domu. Wchodzimy w moje samochody i szukamy tego Lamborghini, które czeka na mnie tutaj w garażu. Jest oto Lamborghini Ursus, Veneno i Sesto Elemento. Tak, to jest Elemento. Veneno? Może zostawimy sobie na inny odcinek. Elemento zdecydowanie tutaj 26 punktami przewyższa Veneno. Aczkolwiek, szczerze, powiedziałbym, że Veneno jest tym szybszym. Zobaczmy, 740 koni, to ma 570. Pomimo 180-170 koni mniej, Elemento i tak jest troszkę wyżej zawyżony w klasie. A, już dobrze, już wiem, tutaj masa tona 600, a Elemento ociupinka poniżej tony. Dlatego wsiadamy do Elemento, do naszego Lamborghini. Szybka przebita. Jeszcze zanim stuningujemy nasz pojazd, no oczywiście obejdźmy go całkowicie. On wygląda jak taki Hot Wheels. W ogóle to gówno tutaj, to mi się tak nie podoba. To jest takie szpetne, nie? To jest takie. Czekajcie, mam nadzieję, że to będzie widać. Robimy sobie page down. Zobaczcie. To jest szpetne. O ile się nie mylę, to jest miska na paliwo. Nie jestem pewny, czy to jest miska na paliwo, na olej. Czy to jest w ogóle na cokolwiek miska, ale to jest tak szpetne. Ten pasek, który idzie z lewego górnego, znaczy, no wiecie, tak, z lewego górnego idzie po przekonnej w prawo. Tak, trzy paski idą tak. To jest po prostu szpetne, okej? Okay? Nieważne, czy kochacie czy hejtujecie Lamborghini, ja należę do osób, które na ten temat zdania nie mają, bo auto mi się podoba i auto mi się nie podoba. Ale to jest szpetne, to jest naprawdę okropne. Ale już pomimo tego, że tak pohejtowałem sobie to, zobaczmy jaki mamy tu standardowy silnik. Jest to, z tego co mi wiadomo, brzmi to jak V10, delikatnie. Tak. Tutaj mamy V12 i to zawyża nam te punkty. Ale na razie tego nie będziemy dawać. Damy, nie, zostawimy sobie wolno sące. Turbo sprężarki. Czy ośrodkowa? Myślę, że. I to jest akurat ciężki wybór. Ale akurat w Elemento wydechy, które są zrobione tutaj, dosłownie pod spoilerem, one są czymś fajnym. One mi się zawsze podobały akurat. Chyba jest to na pewno fajne. Aczkolwiek, naprawdę. Mamy te turbosprężarki uturbione V10 chyba, V10. Zobaczmy sobie, to nam oczywiście dodaje parę tutaj rzeczy, no to oczywiście zamontujemy to. Robimy oczywiście poszerzenie kół, to wszystko daje jazdę w terenie bardziej, co mnie troszkę zaskakuje, ale. Wszystko powoduje, że auto jest gorsze. To nawet tam nie zmienia niczego, ale po prostu dla wyglądu, żeby to było takie, na przykład tak jak jest, to jest takie. Tutaj masz, widzisz, tutaj ci wystaje, tutaj tak masz wklęsłe koła, a jak robisz tak, to. No nie. Nie, no dobra. Od końca. A, wszystko od końca. Czas zmiany plus 0,0,0. No na pewno się nam to przyda. Damy 10 biegów, chyba 10 biegów, tak mi się wydaje. Rajdowy, driftowy, terenowy. Tutaj mechanizmu nie zmieniamy.
Do driftu nie, tutaj dosłownie nic nie zmieniamy. Wyścigowe uklatkowanie sobie zrobimy. No i tutaj zabawa z silnikiem, tu akurat dzięki temu nam trochę podskoczy moc i podskoczy nam no statystyki. Mamy taki wydech. Możemy dać taki wyścigowy, na pewno go damy, wszyscy my jeżdżaliśmy. I tak, ulepszając wszystko na maksa, co prawda jazda w terenie nam spada, żadne statystyki się nie ruszają, ale osiągi w koniach mechanicznych nam się podnoszą. Tu już mamy klasę X. Te turbo sprężarki brzmią zarąbiście moim zdaniem. Jeszcze raz tylko wróćmy tutaj, żeby sprawdzić, ile mamy koni mocy. Się to jakoś tak sprawdzić. O, tutaj 885 koni mocy na chwilę obecną. Aczkolwiek damy Racing V12. Możemy je uturbić? Możemy, dobrze. Tak, zróbmy to. Zróbmy to, naprawdę. Teraz damy. V12 uturbione. Kompletnie. Tu, o! Układ paliwowy. Wszystko nam zresetowało. No w sumie nie dziwię się, jakby zrobiliśmy na nowo silnik. To nie jest zbytnio fajne, no ale cóż. Czy to auto będzie miało 1400 koni? Tutaj nic nie zmieniamy, dodajemy tylko klatka wrzesz, dobrze. Skrzynia biegów, tutaj nic nie zmienialiśmy, sprzęgło też powinno zostać. Jeżeli wszystko mamy, zobaczmy, ile mamy koni. 1191 w momencie szczytowym. Wygląda to legitnie. Czemu mnie? Przepraszam, tak, tak. I 107 tysięcy. Dosłownie z klasy S2 robi nam się klasa X. 999. Podnosi nam się masa o 16 kg, ale to nie jest naprawdę ważne, bo jednak konie nam oddają tutaj. Dodamy może sobie jakiś fajny lakierek. Na pewno to nie będzie nic za nim, nie, nie. Co to jest? Nie. Squid gum. Squid gum trzeba wziąć. Squid gum. A szybciej, szybciej. Halo. Aż mi się głos tutaj załamał, nie chciałem tego. Zobaczmy naszego squid gum. No, jest to wciul dodanie, naprawdę. Osoba, która to robiła, się bardzo starała. Była to prawda, na pewno praca na 3 tygodnie roboty. Zlepszył nam się tutaj koleś, który ma Audi RS6. Tak. Ledwie 3000 obrotów, słychać turbo. No, brzmi to legitnie na pewno. Brzmi to jak takie, no, Lamborghini bardziej szczerze, bo w tamtym... Ja naprawdę, ja nie wiem, czy to było V10, czy to było V12 w poprzedniej wersji też jakieś, ale moim zdaniem tamto było V10. I tutaj mamy takie prawdziwe V12, tylko że uturbione. I jeszcze ostateczna rzecz, to jest zrobienie przełożenia. Chodzić pod prędkość. Zmienienie tak, żeby na pierwszym biegu jechało tak ze 120, myślę, że pojedzie tutaj. Tak, żeby biegi były znacznie dłuższe. A co za tym idzie? Czy na pewno chcemy mieć 5 biegów w takim aucie? Nie. Robimy troszkę krótsze, bo... Na 5 biegach nie chcę jechać. Zapłaciłem za 10, to chcę jechać na 10. Nie no, tak pewnie nie pojedziemy tyle. Tyle jest dobrze. No okej. Okay. Chcemy to jeszcze troszeczkę bardziej na prędkość tutaj przestawić. Zastosujemy bieżącą konfigurację. O, ten bieg ja uwielbiam. Pierwszy bieg to jest mój ulubiony bieg w tym aucie. On się tak
podnosi od razu, on tak leci po prostu. Zobaczmy go jeszcze raz od samego początku. Mhm. Tu już się dzieją cuda, tutaj po prostu jedziemy do przodu i auto samo jedzie. Ale ten pierwszy bieg to jest to, co ja właśnie uwielbiam. Ja lubię takie jakby właśnie ustawienie, gdzie samochód na pierwszym biegu jedzie tak gdzieś do setki, do 150. Ja nawet przyznam się, zrobiłem jeden samochód, który jechał 200 na pierwszym biegu. Ale tutaj ewidentnie auto na siódmym biegu jedzie już 426 km na godzinę. Wygląda to na prędkość maksymalną. Jeszcze tylko zobaczymy tam z górki w tym jednym miejscu. W ogóle od środka. Nie słychać tego auto tak dobrze, szczerze. O nie, trochę spada nam tutaj prędkość. No dobrze, powiedzmy, że 430 to auto by pojechało w szczytowym momencie. Jest to na pewno dobry wynik, jest to na pewno wynik lepszy od większości aut w tej grze, no bo myślę, że niewiele aut jest w stanie pojechać 400 na godzinę. Znaczy ja rozumiem, to jest gra wyścigowa i tutaj możesz tuningować wszystko na 2JZ prawie. Ale... nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o fun. I tak, ja swoje zrobiłem. Prawie swoje zrobiłem. Teraz wy możecie się odwdzięczyć i zostawić łapkę w górę i subika na kanale. A ja pozwólcie, że się już z wami pożegnam. Cześć, trzymajcie się. Aczkolwiek to nie jest wszystko, ponieważ została nam jeszcze jedna rzecz, która będzie w każdym odcinku. Czyli po prostu jazda, gdzie ja będę siedzieć cicho, a wy będziecie słyszeć tylko dźwięk silnika. Żeby to jeszcze było dobrze zrobione, to damy sobie szczęśliwe 77, żartuję, 88 głośności samochodu i takie 72 głośności opon. Zapisujemy, tak jak mówiłem, ja siedzę cicho, wy możecie zostawić tą łapkę w górę i miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć.